w ramach projektu podsumowującego szkolenie z typów generycznych w języku C#, wykonamy i zaimplementujemy całkiem interesującą i dosyć złożoną strukturę danych, albowiem będzie to kolekcja zawierająca zbiór kolejek nazwanych, z których będą mogły korzystać różne obiekty w praktycznie dowolnych aplikacjach. W ramach tego projektu wykorzystamy naszą wiedzę na temat typów generycznych, a także kolekcji, delegacji, zdarzeń. Dzięki temu podsumowując i łącząc ze sobą różne aspekty programowania generycznego. Tworzenie tego projektu rozpoczniemy od najważniejszej klasy, najważniejszego bytu w ramach całego tworzonego przez nas kodu, czyli od kolejki komunikatu. W ten sposób będziemy wiedzieli, jaka funkcjonalność zostanie dostarczona końcowemu użytkownikowi takiej struktury danych. No, oczywiście wiąże się to z pewnymi bardziej skomplikowanymi aspektami, jednak po zapoznaniu się z treścią tego szkolenia tak naprawdę nie powinny one wydawać się zbyt złożone. Rozpocznijmy więc od zadeklarowania klasy kolejka komunikatu. Oczywiście klasa ta będzie zawierać typ, parametr typ. Będzie to właśnie ten typ reprezentował komunikat, czyli informację, którą będziemy przekazywali w ramach tej kolejki. Dla nas typ T będzie oczywiście oznaczał pewien konkretny komunikat. Dokładnie rzecz biorąc, będzie to klasa komunikat, którą utworzymy za chwilę. Jednak ograniczanie wszelkich komunikatów do naszej klasy komunikat zmniejszyłoby funkcjonalność kolejki, bo przecież nie trudno wyobrazić sobie sytuacje, w których komunikatem może być dowolny obiekt, zarówno prostszy od naszego, jak i bardziej złożony, ale i o innej strukturze. Dlatego też nie będziemy w tym miejscu wprowadzać na siłę ograniczeń. Zaczniemy, można powiedzieć, od wysokiego C. Zadeklarujemy strukturę, która posłuży do wewnętrznej reprezentacji, do wewnętrznego przechowywania naszych składowych kolejek, tych kolejek identyfikowanych przy użyciu nazw. Posłuży do tego celu słownik. Oczywiście kluczem w słowniku będzie nazwa kolejki, natomiast wartością będzie byt, który w tym momencie jeszcze nie istnieje, a mianowicie kolejka składowa. Pojedyncza kolejka zawierająca komunikaty. Możemy oczywiście taki słownik od razu zainicjalizować. Oczywiście w tym momencie pojawia się błąd, ponieważ klasa kolejka składowa nie jest obecna. Aby pozbyć się tego błędu, za chwilę naprawimy i poprawimy tę sytuację. Na obecną chwilę wystarczy nam wiedzieć, że kolejka składowa to oczywiście klasa, która również przyjmuje parametr typu, również nazywamy go T, chociaż tak naprawdę nie jest to wymagane. Dzięki temu będziemy jednak wiedzieć podświadomie, że jest to ten sam typ, z którego korzystamy w głównej klasie, czyli kolejka komunikat. Teraz możemy zadeklarować ramy metod funkcjonalności naszej kolejki komunikatów.
pierwsze, musimy być w stanie dodać kolejkę, czyli utworzyć kolejkę o określonej nazwie. Po drugie, musimy być również w stanie usunąć taką kolejkę. W naszym kodzie nie zapomnimy również o informowaniu słuchaczy zdarzeń o dodaniu komunikatów do kolejki. Dlatego bardzo ważną rolę będą odgrywały także metody dodaj słuchacza i usuń słuchacza. Metody dodaj słuchacza i usuń słuchacza są oczywiście związane poza nazwą konkretnej kolejki składowej ze słuchaczem zdarzeń. Oczywiście w momencie, gdy mówimy o zdarzeniach, bardzo istotną rolę odgrywają także delegacje. Tak naprawdę typ kolejka event handler, oczywiście z parametrem T, będzie więc delegacją, którą również będziemy musieli utworzyć. Metoda usuń słuchacza ma podobną konstrukcję, jak się później przekonamy. Treść tych metod, obu metod, będzie bardzo, ale to bardzo podobna. Wreszcie najistotniejsze metody, czyli dodaj komunikat do wybranej kolejki składowej i w tym miejscu wykorzystujemy, przynajmniej jest to najważniejszy przykład użycia, właśnie typ T. Oczywiście zadaniem tej głównej kolejki komunikatów będzie przekazanie komunikatu do kolejki wybranej składowej. Usunięcie komunikatu pozwoli na zwrócenie go, przy czym tak naprawdę jest to po prostu delegacja zadania usunięcia z wybranej kolejki. Od tej metody właśnie zaczynamy już implementować, bowiem po uzyskaniu dostępu do słownika będziemy musieli wywołać metodę usuń komunikat zawartą w klasie kolejka składowa. Bardzo podobnie będzie wyglądać dodanie komunikatu. Tak naprawdę nie ma co ukrywać. Główna klasa, czyli kolejka komunikatów, pełni rolę kogoś w rodzaju dyspozytora, który kontroluje działanie wielu różnych kolejek składowych. Wspominałem, że treść metod dodaj i usuń słuchacza jest bardzo podobna. I tak też dzieje się w istocie. Otóż jednym z istotnych elementów kolejki składowej będzie zdarzenie o nazwie dodano komunikat. I celem metody dodaj słuchacza będzie dołączenie przekazanego obiektu delegacji, czyli w istocie po prostu pewnej metody, do zdarzenia dodano komunikat. A jeśli dodanie słuchacza sprowadza się do dodania delegacji do danego zdarzenia, to chyba nie trudno sobie wyobrazić, do czego sprowadza się usunięcie słuchacza. Jak widać, zmianie ulega tylko jeden znak. Taka konstrukcja, trzeba przyznać, jest bardzo krótka, ale i zarazem bardzo zwięzła i czytelna. Jednocześnie w ten sposób odkrywamy funkcjonalność, jaka będzie kryła się za naszą kolejką składową. Pozostały nam w tym momencie jeszcze dwie metody. Metoda, która usuwa kolejkę z naszej głównej kolejki komunikatów, jest dosyć prosta. Sprowadza się ona do usunięcia ze słownika kolejki
składowej o podanej nazwie. Jest to na marginesie pierwsza metoda, która nie generuje w tym momencie błędu kompilacji. Korzystamy bowiem z prostej funkcjonalności samego słownika. Nieco bardziej skomplikowana jest metoda odpowiedzialna za dodanie kolejki. Otóż w tym momencie musimy utworzyć obiekt kolejki składowej, a następnie dodać go do słownika. Kolejka składowa do poprawnego działania będzie musiała korzystać oczywiście z pewnej kolejki, a także z pewnej nazwy, którą również będzie trzeba ją jej przekazać. I konieczne także z punktu widzenia architektury informowania o zdarzeniach będzie przekazanie informacji na temat rodzica, czyli naszej głównej kolejki komunikatów. Zadeklarujmy więc obiekt, który zostanie dodany do słownika. I w tym momencie nie dysponujemy jeszcze konstruktorem w tamtej klasie. Wiemy, że na pewno musimy przekazać typ T, to rzecz oczywista, ale konstrukcja naszego konstruktora klasy kolejka składowa pozwoli mu na przekazanie odwołania do rodzica, a także nazwy kolejki. No i oczywiście po utworzeniu kolejki składowej musimy ją do naszego słownika po prostu dodać. Oczywiście konieczne jest także podanie nazwy, pod którą chcemy umieścić kolejkę, bo mamy do czynienia ze słownikiem, a nie z listą. Teraz przejdziemy do tej naszej, można powiedzieć, kluczowej klasy, czyli do kolejki składowej, albowiem tak naprawdę to właśnie w niej znajdzie się kluczowe dla działania całego kodu metody i elementy związane ze zdarzeniami. Tworzenie treści klasy kolejka składowa rozpoczniemy od określenia danych, pól i właściwości, które w tej klasie utworzymy. Zacznijmy od pola reprezentującego naszą główną kolejkę komunikatów, a które to odwołanie jest potrzebne z uwagi na mechanizm zdarzeń. Nie musimy w żaden sposób tego pola udostępniać poza klasą. Będziemy przekazywać oczywiście informacje na temat rodzica, ale to właśnie za pośrednictwem mechanizmu zdarzeń, dlatego może to być po prostu pole prywatne. Kolejnym istotnym elementem jest właściwa kolejka, czyli obiekt reprezentujący wewnętrzną postać kolejki. No, oczywiście nic dziwnego, że wybór padł na obiekt Q. No i za pomocą słów kluczowych get i set tworzymy właściwość. Konieczne jest również określenie właściwości dla nazwy, ponieważ nazwa kolejki również musi być przechowywana w ramach tego obiektu. I ostatnim elementem, który deklarujemy, jest zdarzenie. Oczywiście zdarzenie, aby mogło być swobodnie wykorzystywane, musi być publiczne. Następnie podajemy słowo kluczowe event, po czym możemy odwołać się do typu delegacji naszego zdarzenia, a mimo że typ ten jeszcze się do tej pory
nie pojawił, nie pojawiła się jego deklaracja, to no tak naprawdę już parę razy w kodzie miał on swoje wystąpienie. No i nazwa zdarzenia również nie powinna nas dziwić, ponieważ mieliśmy z nią do czynienia już wcześniej. Zwróćmy uwagę, że część błędów kompilacji została zlikwidowana. Pozostałe błędy są związane już z metodami klasy kolejka składowa, a także z delegacją. Pozostałe nam do zadeklarowania konstruktor i dwie metody. Konstrukcja konstruktora nie powinna nas specjalnie dziwić, bowiem musimy przekazać odwołanie do rodzica, a także nazwę. I teraz musimy w prosty sposób skopiować wartości parametrów i w ten sposób zlikwidować kolejny problem kompilacji. No ten konstruktor nie powinien nas specjalnie dziwić. Kolejna metoda to metoda usuń komunikat. Zaczniemy od niej, ponieważ taka kolejność jest bardziej logiczna. Metoda usuń komunikat ma za zadanie zwrócić go tak, aby możliwe było przetworzenie komunikatu. W tym momencie mamy dostęp już do fizycznej kolejki, więc tak naprawdę ta metoda sprowadza się do wywołania metody DQ właśnie obiektu kolejki. I oczywiście obiekt ten zostanie przekazany do metody usuń komunikat kolejki komunikatów, a z niej już na zewnątrz całego mechanizmu. Z elementów, które muszą być obecne w klasie, aby zlikwidować błędy kompilacji, pozostała nam do utworzenia metoda dodaj komunikat. Jednak deklaracja jej wiąże się także z koniecznością dodania kodu obsługi generowania zdarzeń. Oczywiście na początku w metodzie dodaj komunikat, która oczywiście komunikat przyjmuje w formie obiektu typu T, musimy wykonać odwrotną operację do tej wykonanej przy usuwaniu, czyli musimy po prostu dodać, zakolejkować przekazany obiekt. I na tym tak naprawdę kończy się funkcjonalność związana ściśle z kolejką. Jednak w tym momencie zaczyna się, można powiedzieć, zabawa z obsługą zdarzeń. Skoro komunikat został dodany, musimy bowiem zacząć proces generowania zdarzenia, aby słuchacze mogli się dowiedzieć o tym, że komunikat został dodany. Cała przygoda ze zdarzeniami zaczyna się od metody on dodano komunikat. Jest to metoda pomocnicza, którą przypiszemy, określimy już za chwilę, która spowoduje, wywoła zdarzenie. Metoda ta oczekuje jednak podania argumentów zdarzenia, informacji na jego temat. A te informacje przekażemy za pomocą obiektu klasy kolejka event args T. W ramach tego mechanizmu przekażemy nazwę kolejki, której doszło do zgłoszenia zdarzenia, a także informacje o tym, czy obsłużono już zdarzenie. No a wiadomo, że zdarzenie tuż przy jego wygenerowaniu nie jest jeszcze obsłużone. Jak widać, ten kod spowodował powstanie kolejnych błędów, ale tak naprawdę już całkiem niedużo kodu pozostało, aby nasza kolejka
była naprawdę w pełni funkcjonalna. Utwórzmy teraz metodę on dodano komunikat. Tego typu metody są na ogół oznaczane modyfikatorem dostępu protected, aby można było z nich korzystać także w klasach dziedziczących po naszej klasie. Do tego dodamy słowo virtual, aby metoda została oznaczona jako wirtualna, a następnie możemy już skupić się na właściwej deklaracji metody. Oczywiście ta metoda nie zwraca żadnej wartości, więc możemy podać po prostu nazwę metody. Nazwa ta składa się ze słowa on, czyli jak gdyby przy wystąpieniu zdarzenia. No i musimy oczywiście też napisać nazwę naszego zdarzenia. Argumentem jest oczywiście, jak wynika to z tego przykładu wywołania, kolejka argumentów, znaczy argument kolejki. No a wewnątrz tej metody taki dosyć standardowo spotykany kod, czyli jeśli zdarzenie jest różne od 0, to znaczy, że są jacyś słuchacze, to wywołujemy zdarzenie. No i oczywiście i z jakimi argumentami? Na razie tego jeszcze nie wiemy, ponieważ nie mamy deklaracji naszej delegacji. Jednak możemy sobie w tym momencie powiedzieć, że poza rzecz jasna argumentami musimy przekazać informacje na temat kolejki komunikatów, która wygenerowała dany komunikat. Mówimy tutaj o głównej kolejce. A zatem przekazujemy odwołanie do rodzica i obiekt argumentów zdarzeń. Tak naprawdę w tym momencie kończy się deklaracja naszej klasy kolejka składowa. Musimy teraz uzupełnić całość o brakujące elementy, czyli o delegację, klasę kolejka EventArgs i oczywiście klasę komunikatu. Najpierw delegacja. Deklarację delegacji zaczynamy oczywiście od słowa delegate, po którym musimy skonstruować taką delegację, aby była ona zgodna z typami metod, które będziemy chcieli stosować wobec słuchaczy. Oczywiście taka metoda nie zwraca żadnej wartości, metoda słuchacza. Dlatego stosujemy typ void. Następnie podajemy nazwę naszej delegacji. Kolejka event handler T. Również nazwa, która wynika z użycia w kodzie. I w tym momencie musimy, nawiasach oczywiście, podać argument. Pierwszym argumentem jest oczywiście kolejka komunikatów i znowu tutaj przekazujemy parametr T. A drugim nasze argumenty wciąż jeszcze nieistniejące. W tym momencie w kodzie w zasadzie już tylko jeden błąd o braku klasy kolejka EventArgs, więc możemy ten błąd teraz naprawić. Oczywiście klasa ta musi mieć nazwę zgodną z sposobem użycia. I to już sama ta deklaracja usuwa nam sporo błędów, no ale musimy jeszcze dodać dwie właściwości, które pojawiły się przy tworzeniu takiego obiektu w metodzie dodaj komunikat. Tak więc tworzymy właściwość nazwa, a także właściwość obsłużona. Można by zapytać, czemu w klasie kolejka EventArgs pojawia się argument parametr typu T, skoro nie wykorzystujemy go w treści. To prawda. T
tym konkretnym kodzie ten parametr nie jest konieczny. Jeśli jednak przyjdzie kiedyś taki pomysł, aby w klasie argumentu zdarzenia przekazywać mimo wszystko jakieś informacje na temat samego komunikatu lub sam komunikat w sobie, to wtedy taki parametr się przyda. A obecność parametru typu nie przeszkadza reszcie kodu. Jak widać, wreszcie udało nam się pozbyć tych nieszczęsnych błędów kompilacji, ale zanim wykorzystamy naszą kolejkę, utworzymy przykładową klasę komunikatu. Nasza klasa komunikatu będzie nosić nazwę oryginalnie komunikat. Tak naprawdę nie ma żadnych wymogów co do tego, co powinien zawierać komunikat, co powinna zawierać taka informacja. Jednak w naszym przypadku przechowamy datę wygenerowania komunikatu, oczywiście w formie właściwości, a także jego właściwą treść. Tak jak mówiłem, nie musimy korzystać konkretnie z tej klasy. Mogą to być klasy jeszcze prostsze, mogą to być wręcz po prostu liczby całkowite, łańcuchy znaków. Nie musimy korzystać z żadnych klas złożonych. Możemy też korzystać jednak z klas bardziej rozbudowanych. Chcieliśmy właśnie zostawić swobodę. To wszystko jest możliwe dzięki typom generycznym. Gdybyśmy nie korzystali tutaj z typów generycznych, to tak naprawdę w takiej kolejce mielibyśmy mnóstwo miejsc, w których mogłyby zajść jakieś niezgodności wynikające z problemów z typami. Teraz przejdziemy do utworzenia przykładowego kodu, w którym skorzystamy z naszego nowo utworzonego kodu. Najpierw musimy utworzyć kolejkę komunikatów, naszą główną kolejkę. Więc po prostu musimy utworzyć obiekt, najpierw zmienną, przekazując wybrany typ komunikatu. Nie ma co do niego żadnych ograniczeń, ale w tym przypadku jest to po prostu typ komunikat. Następnie nazwa zmiennej i wywołanie konstruktora. Zwróćmy uwagę, że w tym momencie typ komunikat będzie używany już wszędzie indziej, aż do klasy argumentów zdarzeń. Ta jedna decyzja w jednym tak naprawdę momencie, w jednym fragmencie kodu, ma za sobą bardzo duży wpływ. Następnie musimy dodać jakąś kolejkę. Nazwijmy ją pierwsza. W ten sposób w naszym słowniku utworzy się obiekt klasy kolejka składowa. Zwróćmy uwagę, że użytkownik nic nie wie na temat tej klasy. I bardzo dobrze, nie powinna go interesować implementacja. Teraz czas na konfigurację słuchaczy. Metoda dodaj słuchacza oczywiście oczekuje najpierw określenia nazwy, a następnie podania obiektu delegacji. Można na szczęście w języku C# pominąć kłopotliwe i tak naprawdę niepotrzebne wywołanie konstruktora delegacji. Możemy zamiast tego podać po prostu metodę, która jest zgodna z określonym typem delegacji. W tej chwili takimi metodami jeszcze nie dysponujemy, ale możemy już podać nazwy takich metod. Będą to po prostu metody pierwszy słuchacz i drugi słuchacz. Zwróćmy uwagę, że obaj słuchacze są podłączeni do kolejki pierwsza.
to skoro mamy już skonfigurowaną kolejkę, możemy dodać do niej komunikat, tak aby móc potem zareagować na niego w naszych jeszcze nieistniejących metodach słuchaczy. Oczywiście do tego celu służy metoda dodaj komunikat. Znów odwołujemy się do naszej jedynej kolejki i tutaj musimy przekazać komunikat. No to musimy utworzyć po prostu jakiś obiekt. Jako datę przekażemy mu po prostu chwilę obecną, a jako treść przekażemy mu tekst. W ten sposób powstał kod demonstracyjny. No, ale oczywiście na tym jeszcze ten przykład się nie kończy, bo musimy dopisać naszych słuchaczy zdarzeń. Rozpoczniemy od metody pierwszy słuchacz. Oczywiście musi być to metoda statyczna, bowiem metodą statyczną jest metoda main. Gdybyśmy pominęli słowo static, to wtedy metoda pierwszy słuchacz stałaby się po prostu metodą instancji klasy program. No a co za tym idzie? Metoda statyczna nie miałaby po prostu dostępu do takiej metody instancji. Oczywiście metoda słuchacza musi być zgodna, musi mieć zgodną sygnaturę z delegacją kolejka event handler T. A zatem po określeniu nazwy musimy uzupełnić nagłówek o, po pierwsze, kolejkę komunikatów. Już w tym przypadku skonkretyzowaną przekazujemy tutaj właśnie typ komunikat, a nie typ T. O nazwie na przykład kolejka, a także kolejkę, argumenty kolejki, które zwyczajowo noszą nazwę args. I jak widać, już to wystarcza do uzniknięcia pierwszego z błędów kompilacji, no bo mamy metodę, która ma prawidłową sygnaturę, a że jest to metoda zwracająca typ void, czyli pusty, to nie musimy w niej używać instrukcji return. W konstrukcji metody najpierw sprawdzimy, czy przypadkiem nasze zdarzenie nie zostało już obsłużone. Bowiem zasada działania zdarzeń jest taka, że do wszystkich zdarzeń trafia ten sam obiekt argumentu, czyli ten sam obiekt, który kryje się pod słowem args, trafi zarówno do pierwszego, jak i do drugiego słuchacza. Dzięki fladze obsłużono jesteśmy w stanie zaznaczyć, że dane zdarzenie zostało obsłużone i żeby drugi słuchacz, dalszy słuchacz w ogólności, już się nim nie zajmował. Dopóki w grę nie wchodzi wielowątkowość, to też w dosyć zaawansowanym aspekcie nie grożą nam żadne problemy. Oczywiście w tym momencie, jeśli tegoż z obiektu konkretnego nie obsłużono, to musimy go obsłużyć, a następnie możemy wyświetlić jakiś komunikat. I w tym przypadku pobierzemy komunikat z kolejki. I teraz z której kolejki chcemy pobrać komunikat? Ano z tej, która zgłosiła informację. A to możemy wyciągnąć przy użyciu nazwy przekazanej w argumencie. No i skoro dysponujemy już komunikatem, możemy odwołać się do jego treści. Teraz możemy zająć się napisaniem drugiej metody według tych samych zasad. Oczywiście również w tym przypadku musimy zachować taki sam nagłówek. No, nie jest to trudne, bo mamy już jeden taki szablon.
No a treść tej metody może być inna, ale u nas będzie ona całkiem podobna. Dopiszmy więc treść, pamiętając o zachowaniu schematu, z obsłużeniem. Musimy więc najpierw zaznaczyć, że dana metoda została, dane zdarzenie zostało obsłużone, a tu dla porównania wypiszemy samą nazwę kolejki, która konkretnie wygenerowała zdarzenie. W tym momencie kod jest kompletny. Możemy uruchomić go i zobaczyć, co się stanie. Jak widać, wykonanie nie powiodło się, albowiem gdzieś mamy do czynienia z wartością 0. Jak widać, dotyczy to po prostu właściwości kolejka w metodzie dodaj komunikat w klasie kolejka składowa. A jak widać, błąd wziął się po prostu stąd, że kolejka nie została zainicjalizowana. Dlatego jest, miała ona domyślną wartość 0. Więc musimy po prostu wywołać dla niej konstruktor. W ten sposób kolejka zostanie utworzona i jak widać program zadziałał zgodnie z przewidywaniami. Pierwszy słuchacz obsłużył zdarzenie i to on wyświetlił tekst, a drugi już tego zaszczytu nie dostąpi. Zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy nie obsłużyli zdarzenia w metodzie pierwszy słuchacz. Jak widać, drugi słuchacz dostał szansę obsługi zdarzenia i wypisał on nazwę kolejki, która wygenerowała to zdarzenie. Dopiszmy jeszcze fragment kodu, w którym dodamy jeszcze jedną kolejkę. Oczywiście przede wszystkim musimy dodać kolejkę składową do naszej głównej kolejki. Następnie musimy dodać do tej naszej drugiej kolejki, tutaj trzeba bardzo uważać, innego słuchacza dla odróżnienia. Właśnie w ten sposób go nazwiemy. A następnie dodamy komunikat do drugiej kolejki. Również o tej samej dacie, ale o innej treści. Ponownie musimy w tym miejscu utworzyć kolejnego słuchacza zdarzeń. Dodajmy więc metodę słuchacza. Oczywiście fakt, iż obsługujemy w tym miejscu inną kolejkę, nie ma żadnego znaczenia. Inną kolejkę składową oczywiście, bowiem kolejka komunikatów zostaje ta sama. Oczywiście ten sam zostaje parametr typu. I taka sama pozostaje zasada działania. Tutaj nic nie ulega zmianie. Teraz dla ciekawości możemy wyświetlić nazwę. Możemy też pobrać komunikat, no usunąć go, korzystając z tej nazwy. No, możemy wyświetlić po prostu wszystkie informacje, jakie mamy. I teraz możemy już, skoro nie mamy żadnych błędów kompilacji, wszystko uruchomić. No i widać, że w tym momencie pierwsi dwaj słuchacze zajmują się kolejką pierwszą, a ten nasz drugi, trzeci słuchacz, czyli inny słuchacz, też go też nazwaliśmy, zajął się drugą składową kolejką. Tak więc widać, że dzięki temu mechanizmowi
możemy za pomocą jednego obiektu, jednej struktury danych, tak naprawdę zarządzać wieloma różnymi kolejkami o różnych nazwach. I do tego jeszcze dysponujemy słuchaczami zdarzeń. Oczywiście przedstawione rozwiązanie od strony architektury można by rozwiązać troszeczkę inaczej. Można by troszeczkę inaczej zamodelować pewne mechanizmy, na przykład związane z obsługą zdarzeń, ale jest to jedynie przykładowa koncepcja, której głównie chodziło oczywiście o zastosowanie i użycie typów generycznych. Jak widać, to, że wszędzie używaliśmy typu parametru typu T, pozwoliło na bardzo bezpieczne, jednocześnie elastyczne podejście do tematu.